Witaj w portfelu. Najwyższy przelew od ZUS wędruje do Piły. Tam jeden ze świadczeniobiorców co miesiąc dostaje 31,5 tysiąca złotych emerytury. Jak zauważa Money.pl, to jednak zbieg kilku świadczeń, nie tylko wysokiej emerytury. Taka sytuacja następuje na przykład, gdy ktoś ma uprawnienia do emerytury oraz na przykład do renty wypadkowej lub renty inwalidy wojennego. Zaś emerytowany nauczyciel akademicki z Dolnego Śląska przeszedł na emeryturę w wieku 77 lat po 57 latach pracy. Podobno może liczyć na 16 tysięcy złotych świadczenia. Pytanie, kto tu kręci i dlaczego? Zapraszam do subskrybowania tego kanału i z góry dziękuję za pozostawianie lajków pod moimi filmikami. Spokojnie, jeśli nie masz emerytury w kwocie 5 tysięcy, to znaczy, że jesteś normalnym, najzwyklejszym, uczciwym człowiekiem. Bo świadczenie powyżej 5 tysięcy złotych dostaje tylko 2% emerytów. Jednak jak zauważają czytelnicy Money.pl, jest w tych wyliczeniach jakieś kłamstewko. Przykładowo jeden komentator napisał, że na budowie pracując straciłem zdrowie, 50 lat pracy, emerytura 1714 zł. Ktoś powie, mogłeś zmienić pracę, ale nie wszyscy mogą być wojskowymi, lekarzami, posłami. Z tym komentarzem trzeba się zgodzić, bo gdyby wszyscy byli lekarzami i posłami, to mielibyśmy epokę kamienia łupanego, bez dróg, sklepów, szkół i ogólnie bez wszystkiego. Ciężko wywnioskować, skąd media lansują wizję dłuższego pracowania w celu bycia bogatym. Przecież bez dobrania się do przysłowiowego koryta, gdzie odprowadzane są gigantyczne składki, niewiele pomoże niewolnicza praca do śmierci, bo emerytura wzrośnie nieznacznie. Wmawianie ludziom, że uczciwą pracą ludzie się bogacą, jest irytującym kłamstwem, bo takie rzeczy dzieją się tylko w krajach dobrze zarządzanych od wielu dziesięcioleci, w dodatku ze stabilną gospodarką. Ponadto młodzi ludzie, którzy czytają nagłówki o tych gigantycznych emeryturach, krytykują osoby starsze, że te pracowały zbyt mało, dlatego są teraz biedne. Jeśli masz opinię na ten temat, podziel się w komentarzu. Może jest ktoś, kto ma emeryturę 5000 i zechce poradzić, jak to zrobić w naszym kraju. Być może ja jestem w błędzie. Tyle w temacie. Zapraszam do subskrybowania. Kolejny materiał już w drodze. Tymczasem dzięki i do następnego.